Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Państwa zapraszam na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: dzieci, przyszłość Polski, Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Bardzo serdecznie witam w studiu telewizji Trwam naszych gości. Jest z nami pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Pani Anna Paluch, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Koprzywnicy. Witam serdecznie, szczęść Boże. Pan Tomasz Raźniewski, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Sieradzu. Szczęść Boże. I pani Joanna Werstler-Wojtaszek, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Żarach. Szczęść Boże. 18 czerwca, wielkie święto. Zapraszamy bardzo gorąco do udziału w licznych zakątkach naszej ojczyzny. A zanim przejdziemy do naszej rozmowy, bardzo proszę o spot informujący o tym wydarzeniu. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Niestety w 2022 roku w Polsce na świat przyszło zaledwie 305 tysięcy dzieci. To najmniejsza liczba od czasów II wojny światowej. Utrzymanie tego trendu będzie oznaczało, że już za 80 lat Polska będzie liczyła zaledwie 20 milionów obywateli. Nie musi się stać. Potrzeba naszej wspólnej troski o to, by w Polsce rodziło się więcej dzieci, by otrzymały dobre wychowanie, które pozwoli im wziąć odpowiedzialność za losy ojczyzny. Nie uchylajmy się przed tym zadaniem. Dajmy wspólnie świadectwo i spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny. Już 18 czerwca pod hasłem Dzieci przyszłością Polski przemaszerujemy ulicami Warszawy. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Sprawdź szczegóły na stronie internetowej www.marsz.org. 18 czerwca ogólnopolska pielgrzymka dzieci na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski, organizowana także przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkie dzieci, ale myślę także, że zapraszamy wszystkich naszych widzów i słuchaczy do wzięcia udziału w tym wielkim święcie rodzin, które już na stałe wpisało się w historię naszej ojczyzny, panie prezesie. Tak, rzeczywiście. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny to inicjatywa, która już w Warszawie po raz 18 będzie maszerowała. Wcześniej maszerowaliśmy po prostu pod nazwą Marsz dla Życia i Rodziny, ale od 3 lat w szczególny sposób zachęcamy do tego, żeby być razem z nami, żeby maszerować w tym wielkim wydarzeniu. To największy marsz w Polsce, który odbywa się w Warszawie. Blisko 10 tysięcy osób zawsze się pojawia. Warto być z nami, warto tworzyć tą wspólnotę, wspólnotę wartości osób, dla których ważna jest ochrona życia, odpoczęcia, dla których ważne jest małżeństwo i rodzina zbudowana, ufundowana właśnie na tym trwałym, nieskazitelnie silnym, mocnym fundamencie, jakim jest małżeństwo. W tym roku maszerujemy pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. Zwracamy uwagę na ten kontekst demograficzny, niezwykle ważny, w szczególności właśnie w obecnej sytuacji pewnego rodzaju kryzysu demograficznego. Zwracamy na to uwagę i gorąco zachęcamy do tego, żeby maszerować wspólnie w Warszawie. Czas niezwykle trudny. Na naszych oczach dzieje się wojna cywilizacyjna, wojna, która chce za wszelką cenę zniszczyć rodzinę, ten trwały związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, ale wojna, która jest wymierzona przeciwko życiu. Zdecydowanie tak. To jest oczywiście frontalny atak na życie. Jakkolwiek sytuacja w Polsce jest całkiem, można powiedzieć, przyzwoita, ponieważ mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który nieco zmienił tą sytuację, zwiększył prawną ochronę życia ludzkiego w naszym kraju, ale jednocześnie są pewne przestrzenie, które nie jesteśmy w stanie kontrolować, na przykład upłynnianie pigułek poronnych, które de facto pozbawiają życia młodego człowieka, który się dopiero co począł, jest pod sercem matki. To jest niezwykle niebezpieczna procedura, która jest bardzo usilnie promowana przez środowiska lewicowe. I tak naprawdę dziś, gdy mówimy o ochronie życia w Polsce, to powinniśmy zwracać nie tylko uwagę na te 3 dotychczasowe zapisy niezwykle ważne w polskim prawie, mówiące o tym, kiedy można dopuścić się aborcji w
tym momencie jest dwie te możliwości, o których wielokrotnie już mówiliśmy, natomiast nieustannie musimy zwalczać tą właśnie nielegalny handel pigułkami, które de facto prowadzą do unicestwienia życia ludzkiego. Pamiętamy tę decyzję podjętą przez Trybunał Konstytucyjny, który powiedział o niezgodności obowiązującego prawa z zapisami Konstytucji. Ta decyzja wywołała swoistego rodzaju szaleństwo, które mogliśmy obserwować w różnego rodzaju czarnych marszach, które przeszły ulicami naszych miejscowości. Myślę, że mimo wszystko było warto, bowiem jak podają oficjalne statystyki, około 1000 dzieci jest ratowanych właśnie dzięki tej zmianie prawa, czy też temu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej około 1100 dzieci, oczywiście to są statystyki, raz więcej, raz mniej, było unicestwianych w Polsce, ponieważ obowiązywało oczywiście prawo możliwości dokonania aborcji eugenicznej. Po tym, kiedy ten Trybunał sprawił, że zmieniło się prawo w Polsce, ten 1000 mniej dzieci mniej więcej statystycznie oczywiście jest chronionych, więc to jest niezwykle ważna zmiana, zwiększająca prawną ochronę życia ludzkiego w Polsce. Ale wciąż oczywiście to prawo jest niedoskonałe, ponieważ mamy pewne przestrzenie, których nie jesteśmy w stanie opanować. Środowiska lewicowe, feministyczne nieustannie zachęcają do dokonywania aborcji na przykład poza granicami naszego kraju, na przykład w Republice Czeskiej. To jest poważny problem, z którym bardzo trudno walczyć. My staramy się to robić, ale nieustannie jest to wciąż problem. Do tego batalia wymierzona przeciwko życiu, przeciwko rodzinie, która płynie z Unii Europejskiej. To jest oczywiście stały mechanizm, taka próba dezawuowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, dezawuowania tego fundamentu naszego społeczeństwa. Tak naprawdę, jeśli uda się pokonać w Polakach to przekonanie, że rodzina jest fundamentem naszego życia społecznego, może dojść do takiej naprawdę bardzo radykalnej zmiany społecznej, rewolucyjnej zmiany i utraty tego dziedzictwa, które otrzymaliśmy od swoich przodków, które jest przechowywane przez Kościół i przekazywane dalej. To dziedzictwo, które także było promowane przez świętego Jana Pawła II i niezwykle podnoszone, chronione, promowane, afirmowane, możemy faktycznie to utracić, jeśli tylko się oczywiście poddamy. My się nie poddajemy, dlatego też oczywiście maszerujemy w marszach dla życia i rodziny. Bronimy życia, bronimy małżeństwa, afirmujemy te wartości, ale także zwracamy uwagę na ten problem, który jest faktycznie obecny, dostrzegalny. Musimy podejmować się obrony tych wartości, bo jeśli nie my, to kto? Uderzono w świętego Jana Pawła II po prostu dlatego, że jego nauczanie dotyczące i życia, i rodziny dla wielu środowisk jest niewygodne. Tak, to oczywiście ten atak, który obserwowaliśmy w marcu, kwietniu tego roku, to nawet nie chodziło o zdezawuowanie postaci Jana Pawła II, tylko de facto o unieważnienie jego nauczania w zakresie oczywiście moralności, w zakresie ochrony życia, w zakresie właśnie spraw związanych z małżeństwem, z rodziną. Chce się zdezawuować to nauczanie, unieważnić je, pokazać, że jest nieaktualne, jest wręcz niepotrzebne. To jest oczywiście wirutna bzdura, ale oczywiście, żeby tego dokonać, Polacy nie są tacy łatwowierni, żeby tego dokonać, trzeba było najpierw wyśmiać samą postać Jana Pawła II, pokazać, że wcale nie był świętym, był zwykłym człowiekiem, który de facto, prawda, nie chce nawet wspominać tych oskarżeń, bo są tak okrutne i tak bezczelne. A zatem próba zdezawuowania nauczania miała się odbyć poprzez po prostu obalenie tej pomnikowej postaci świętego Jana Pawła II, wciąż dla Polaków niezwykle ważnego, cennego i to przesłanie, które niósł przez cały swój pontyfikat, wciąż jest aktualne. Staramy się to podnosić. Oczywiście ten atak był niezwykle agresywny, mocny, zdecydowany, ale myślę, że wspólnie podczas między innymi Narodowego Marszu Papieskiego w Warszawie udało się te wartości, ten fundament dla naszego życia społecznego obronić. Bronimy życia, bronimy rodziny. Cieszymy się z obecności w studiu Telewizji Trwam, organizatorów marszów dla życia i rodziny, które przejdą poprzez ulice wielu miejscowości w Polsce. Jak przygotowania wyglądają w Koprzywnicy? Przygotowujemy się w Koprzywnicy po raz drugi do Marszu dla Życia i Rodziny. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy to po raz pierwszy.
No ja jestem jedną z osób z komitetu organizacyjnego, bo samemu nie da się zorganizować takiego marszu. I tutaj chciałam również podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację. W tym roku będzie również, podobnie jak w ubiegłym, w czasie Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, 18 czerwca, no przygotowania no trwają. Przygotowujemy się i podobnie jak w ubiegłym roku organizujemy również piknik rodzinny po marszu, więc to też jest taki czas wspólnego świętowania, radowania się dzieci z matkami, z ojcami, więc to też jest takie miłe popołudnie spędzone wspólnie razem. O której godzinie rozpoczynacie i jak będzie wyglądała trasa waszego przejścia? Rozpoczynamy mszą świętą w intencji rodzin o godzinie 15 w kościele Matki Bożej Różańcowej na rynku, bo ja pochodzę z gminy, gdzie są dwie parafie, dlatego połączyliśmy, żeby wspólnie razem tutaj świętować, więc taka myśl była, żeby połączyć, więc rozpoczynamy w jednej parafii, przechodzimy do drugiej parafii, gdzie później ten piknik w ogrodach cysterskich będzie się odbywał, czyli dalsza część marszu. Pięknie, dziękujemy. Co słychać w Sieradzu? W Sieradzu Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się po raz trzeci w tym roku. Zaczynaliśmy przed 4 laty, czyli w 2019 roku. Dzięki wielkiej pomocy Centrum Życia i Rodziny byliśmy w stanie podjąć się tego dzieła. Dzięki wielu dobrym sercom, dobrym ludziom udało nam się ten marsz wtedy pierwszy raz zorganizować w tym roku. Również w dniu Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny będziemy szli. I ten nasz marsz sieradzki łączy dwie największe parafie naszego miasta. Parafię Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, skąd wyruszymy po mszy świętej o godzinie 12. I wyruszymy w towarzystwie wyjątkowego symbolu. Będzie nam towarzyszył w marszu dzwon poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka, głos nienarodzonych, dzwon, który ma budzić sumienia ludzi właśnie do tej sprawy, w której my maszerujemy. I nasz marsz zakończymy zawierzeniem rodzin świętemu Józefowi w naszym sieradzkim sanktuarium diecezjalnym świętego Józefa. I również popołudniem, czyli około godziny 15, zaprosimy wszystkich uczestników marszu na wspólne dalsze świętowanie na pikniku w Sieradzkim Parku Etnograficznym. Tak będzie nasza niedziela wyglądała, nasze świętowanie. Czyli zapraszamy do Sieradza. Co słychać w Żarach? No w Żarach przygotowania trwały cały rok, tak naprawdę. Przygotowaliśmy się poprzez modlitwę. Proszę Ojca, najpierw była Droga Krzyżowa w intencji rodzin i tego wydarzenia, marszu. Następnie mieliśmy Drogę Światła z rozważaniami biskupa Rysia. Bardzo piękne rozważania właśnie dotyczące życia codziennego, rodzin, małżonków, troski o dzieci. Świetnie przygotowane nabożeństwo przed Kościołem Miłosierdzia Bożego. Uczestniczyli skauci Europy, także włączamy całe społeczeństwo i wszystkie parafie. Jest 5 parafii w naszej miejscowości, niewielkiej, bo to średniej wielkości miasto, 34 tysiące mieszkańców. I też w tym roku postanowiliśmy, żeby włączyły się wszystkie parafie. Mamy 5 parafii. Bardzo fajnie proboszczowie się przychylili do tej inicjatywy, aby marsz odbył się pod, jak gdyby, że wszyscy jak gdyby chcieli brać udział w tym i nagłaśniać tą ideę. I spotkamy się o godzinie 13 w Najświętszym Sercu Pana Jezusa na mszy w intencji właśnie rodzin. Potem wyruszymy przez miasto, przez centrum miasta. Szykujemy taką niespodziankę, przejdziemy przez zabytek, który na co dzień nie jest dostępny, zespół zamkowo-pałacowy nie jest dostępny na co dzień dla mieszkańców. Tam historyczne postacie przywitają nas i będą nas witać. Będziemy się cieszyć, że oni też kiedyś pielęgnowali wartości związane z rodziną.
i przejdziemy z powrotem do naszej fary, gdzie odbędzie się słodki poczęstunek, będzie muzyka, zespół wspólnoty chrześcijańskiej Żar Miłości i tam dla dzieci będzie również niespodzianka. Pięknie w Toruniu Marsz dla Życia już się odbył, przeszedł ulicami naszego miasta pod patronatem księdza biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej, także przy udziale naszych studentów z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Co w Warszawie, panie prezesie, to ten główny marsz, który przejdzie ulicami Warszawy, jak wspomnieliśmy na początku, już po raz 18. Spotykamy się punktualnie o 11:00, 18 czerwca w niedzielę na Placu Zamkowym, czyli w takim niezwykle ważnym dla wszystkich Polaków miejscu. Tradycyjnie na Placu Zamkowym rozpoczynamy wieloma atrakcjami dla dzieci, bo w tym roku dzieci przyszłością Polski. To jest nasze hasło przewodnie i chcieliśmy w ten sposób w jakiś taki wyjątkowy, dać jakiś wyjątkowy akcent podczas tego wydarzenia, więc będzie mnóstwo dzieci i mnóstwo atrakcji dla nich, ale oczywiście ważne przesłanie związane z kryzysem demograficznym. Maszerujemy krakowskim przedmieściem tak, aby pokazać, że wspólnie my Polacy spotykamy się w jednym miejscu, żeby budować wspólnotę wartości, żeby maszerować za życiem, za małżeństwem, za rodziną. Marsz zakończy się mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. W tym roku będzie z nami ksiądz profesor Robert Skrzypczak, który mszę świętą odprawi, wygłosi okolicznościowe kazanie, więc warto być oczywiście na tej części społecznej, na samym marszu, ale także na tej części duchowej, niezwykle ważnej, także zachęcam do tego, żebyśmy się wspólnie pojawili, pomodlili, ale jednocześnie wysłuchali dobrego kazania na te czasy ważnego, z ważnym przesłaniem właśnie związanym z tym kryzysem demograficznym, który jest niezwykle poważny, bolesny i chyba sobie nawet nie do końca zdajemy z tego sprawę, że jeśli ta tendencja nieustannie będzie się przeciągać, będziemy dalej w tym kryzysie tkwić, to w 2100 roku, a zatem za mniej więcej 80 lat, Polaków będzie około 21 milionów. Więc to pokazuje skalę tego problemu, o którym powinniśmy zdecydowanie mówić. No i z niepokojem patrzymy na to wszystko, co się dzieje w krajach tak zwanej Europy Zachodniej, gdzie rzeczywiście ta choroba kryzysu demograficznego te społeczności dotknęła już znacznie wcześniej. Dotknęła i oczywiście lekarstwo, które zostało przyjęte chociażby we Francji czy w Hiszpanii, czyli napływ imigrantów z krajów takich jak kraje afrykańskie, kraje Bliskiego Wschodu, to ta recepta, która została przepisana, wcale nie okazała się dobrym lekiem. To w zasadzie pogłębiło pewnego rodzaju kryzys w tych państwach takich jak Francja czy Hiszpania. Nieustanne manifestacje środowisk wywodzących się właśnie z tych grup przybyłych do Francji czy do Hiszpanii, protesty, manifestacje. Sami Państwo doskonale wiecie, jak ta sytuacja wygląda. Kryzys demograficzny w zasadzie wywołał kryzys imigracyjny. My nie chcemy z tej recepty korzystać, chcemy, żeby Polaków było więcej. Zachęcamy do tego, żeby rodziny były coraz bardziej liczne, coraz bardziej szczęśliwe przy okazji oczywiście, co za tym idzie, więc to jest ta recepta, którą powinniśmy realizować w naszych rodzinach. Czy łatwo zachęcić innych do udziału w takich marszach dla życia i rodziny? Jak to wygląda w Państwa miejscowościach, pani Anna? No, przyznam szczerze, że w tym roku jest łatwiej. W zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy po raz pierwszy, no, były różne schodki i takie zawahania. Ale są ludzie, którzy, no, którzy chcą się włączyć i w tym roku jest ich coraz więcej. Do naszego komitetu organizacyjnego dołączyło stowarzyszenie również Ku Przyszłości, również indywidualne osoby, które po prostu dzwonią. Dzwonią do mnie, do koleżanek, że chcą się włączyć. Muszę jeszcze tutaj powiedzieć, że organizatorami również są rycerze Kolumba, którzy są przy parafii świętego Floriana i oni też nam tutaj dużo pomagają. No myślę, że no jest potrzeba organizowania takich marszów i myślę, że no rodziny, życie właśnie przez to, kiedy wychodzimy na ulicę, no pokazujemy te nasze wartości chrześcijańskie i to jest dla nas najważniejsze. A muszę, no, przyznaję, że w tym roku jest coraz więcej takich osób, które chcą się włączyć.
No właśnie, ten czas, w którym żyjemy, potrzebuje także świadectwa, naszego świadectwa, stąd i również myślę, że nasza aktywność, obecność także na ulicach naszych miast, w różnego rodzaju marszach dla życia, dla rodziny, jest rzeczywiście antidotum pokazującym, że są ludzie, którzy myślą podobnie. Jest wspólnota, w której no, czujemy się raźnie i wiele rzeczy pięknych można zdziałać. Panie Tomaszu. Tak, ja poniekąd zostałem wywołany do tablicy przez panią Anię, jako rycerz Kolumba, bo właśnie od naszej wspólnoty jakby zaczęła się ta myśl, aby w Sieradzu również maszerował, żebyśmy maszerowali za życiem i rodziną. I właśnie przy okazji pierwszego marszu właściwie nasza wspólnota rycerzy Kolumba była takim inicjatorem czy zapalnikiem, który zgromadził czy skupił inne wspólnoty naszej parafii Najświętszego Serca Jezusowego. A na dzień dzisiejszy bardzo dobrze współpracujemy zarówno z wspólnotami Kościoła Domowego, do której też należę, z rodziną. I naprawdę, tak jak już powiedziałem przy pierwszej wypowiedzi, mnóstwo dobrych serc, dobrych ludzi nam pomaga. Jest to taka idea, przy której naprawdę wiele osób się skupiło, wiele osób znajduje swoje miejsce. Są oczywiście osoby aktywne, widoczne, na które zawsze można liczyć. Są, ja to tak nazwę, anioły, które działają po cichu, niewidocznie, modlitwą, otwierają drzwi, które były zamknięte. Czyli pomagają na różne takie mniej widoczne sposoby, ale jest nas naprawdę, jest to niesamowite doświadczenie, praca właśnie przy Marszu dla Życia i Rodziny, wspólnoty i działania razem właśnie w takiej szczytnej idei. No i szczególny czas, 50. rocznica domowego kościoła, więc rok szczególnego jubileuszu dla tych wszystkich, którzy poprzez domowy kościół uczestniczą w formacji. Bardzo proszę, pani Joanno. Ojcze, czym innym jest zachęcić ludzi do udziału, a czym innym jest zachęcić ludzi do organizacji. To są dwie różne jak gdyby sprawy i dwa różne elementy. Ile przyjdzie osób, nigdy nie wiemy. Nigdy nie wiemy, natomiast robimy swoje. W grupie osób, w której jestem, są chętne osoby, mają wytyczone zadania. To jest bardzo wielkie podziękowanie dla Centrum Życia i Rodziny. Bo tak naprawdę, gdyby nie Centrum i Rodziny i nie ukierunkowanie nas, tych ludzi jak gdyby oddolnych, na dole, którzy chcą takie wydarzenie zrobić u siebie w miejscowości, byłoby bardzo ciężko, tak? Bo jednak dostaliśmy jak gdyby takie krótkie szkolenie, od czego zacząć, tak, jak to wygląda, żeby powołać taki komitet organizacyjny. Ja już czwarty raz koordynuję marsz w swojej miejscowości i pierwszy był no, najtrudniejszy, powiem, jeśli chodzi o organizację i o ten lęk, czy właśnie jak ludzie, jak lokalna społeczność zareaguje na to wydarzenie. Dlatego, że no, Polska Zachodnia jest postrzegana medialnie, tak, i przestrzeni publicznej, że jest to o określonych poglądach część społeczeństwa polskiego. Ja się z tym nie zgadzam. Są osoby, które właśnie skupiają się w wspólnotach i marsz dał taką przestrzeń lokalnej społeczności do tego, żeby móc mówić o wartościach tradycyjnych, o tych wartościach, z których się wywodzimy, w których się wychowaliśmy. Ja mówię o sobie, tak, czyli o tradycyjnej rodzinie. Nigdy nie przyszłoby mi na myśl, że będę musiała bronić tej sprawy, że związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny, tak, i że są, że małżeństwo może dać szczęście w dialogu, w relacjach dobrych, w wzajemnym pomaganiu sobie i te dzieci, które są radością. Nasza lokalna społeczność jest no, różnorodna, tak jak my jesteśmy różnorodni, ale co roku jest ten udział.
Co roku staramy się zrobić marsz w terminie, kiedy jest Narodowy Marsz, włączyć się w tą inicjatywę. My mamy daleko do Warszawy, więc ja pomyślałam, że właśnie trzeba dać ludziom tą możliwość wypowiedzenia się na zewnątrz i pokazania tych wartości. I to, że wychodzimy na ulicy, jest to, uważam, no, wielka potrzeba. Tak, wielka potrzeba, bo faktycznie czarne marsze również się odbywają w naszej miejscowości i to boli, tak? No, trzeba mówić do dzieci, do młodzieży, że mają szanować ojca, mają szanować matkę, że zabijanie to jest coś złego. Ja jestem zero-jedynkowa, tak? Nie ma, że troszeczkę tak, czy troszeczkę tak. No, może się to komuś nie podobać. Ale tak jestem wychowana i tych wartości będę bronić. Warszawa też niełatwe środowisko, panie prezesie. Tak, oczywiście naszą przewagą jest to, że jesteśmy właśnie tym głównym ogólnopolskim marszem, więc rzeczywiście zachęcamy mieszkańców różnych miast i miejscowości, różnych regionów do tego, żeby pojawić się w Warszawie. Stąd też udaje nam się zbudować stosunkowo dobrą frekwencję. Natomiast nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście w Warszawie zbyt łatwo nie jest zorganizować to wydarzenie, począwszy od różnego rodzaju problemów administracyjnych, które się pojawiają oczywiście na drodze organizacyjnej, ale z drugiej strony oczywiście zachęcenie opinii publicznej do udziału w tym wydarzeniu wcale nie jest takie proste. Po pierwsze, dlatego, że żyjemy w mieście, które ma zdecydowaną przewagę osób o przekonaniach liberalnych, lewicowych, a zatem zaproszenie na marsz dla życia i rodziny kierowane do mieszkańców Warszawy nie zawsze trafia na taki podatny grunt. Kolejna trudność to oczywiście różnego rodzaju aktywizm środowisk lewicowych, które stara się tutaj nam przeszkodzić w organizacji tego marszu, tego wydarzenia. Natomiast finalnie oczywiście to wydarzenie jest już zapisane na stałe w kalendarzu naszych sympatyków, naszych zwolenników, przyjaciół, ludzi, którzy po prostu chcą poczuć się tego dnia wyjątkowo, w taki sposób niezwykły, poczuć tą rodzinną atmosferę, atmosferę oczywiście wielkiej wspólnoty wartości, bo przede wszystkim to jest najważniejsze. Myśmy od wielu lat zauważyli taką tendencję, że spotykamy się w podobnym gronie, oczywiście te same twarze, z każdym rokiem także nowi sympatycy, ale ci ludzie, którzy już raz zakosztowali uczestnictwo w tym wydarzeniu, chcą w kolejnych latach także się spotykać, być razem z nami, afirmować życie publicznie i być taką właśnie trochę odtrutką na różnego rodzaju nienawistne ataki na życie, na małżeństwo, na rodzinę, ale z drugiej strony być takim właśnie płomieniem nadziei dla nas wszystkich, że jeszcze te wartości wciąż są ważne i afirmowane. Doświadczenie wspólnoty, myślę, że to także powoduje w ludziach chęć uczestniczenia w takich wydarzeniach, bo często w naszych środowiskach bywa tak, że czujemy się bardzo osamotnieni, że może z naszymi poglądami, z naszą wizją dotyczącą i rodziny, i sposobu wychowywania dzieci, że jesteśmy jakoś odosobnieni, a kiedy uczestniczymy w takim wydarzeniu, to oczy nam się otwierają i widzimy, że jest nas wielu, tych, którzy myślą tak samo. To jest taka podbudowa emocjonalna. My wychodzimy z tego wydarzenia tak naprawdę umocnieni. Często mówimy, że to nie jest wydarzenie, które ma mieć charakter publiczny, to nie jest wydarzenie dla mediów, tylko to jest wydarzenie dla nas wszystkich, którzy tam bierzemy udział w tym wydarzeniu. To jest takie umocnienie dla nas wszystkich, osób, które na co dzień starają się w swoich środowiskach bronić życia, bronić rodziny, promować te wartości. To jest umocnienie dla nas, tych biorących udział w tym wydarzeniu, ale oczywiście także dla wszystkich tych, którzy maszerują w marszach lokalnych. To jest niezwykle ważne, trzeba to podkreślić, że my wspólnie organizujemy jeden wielki, nieformalny ruch społeczny, ruch marszowy, ruch, który opowiada się za obroną życia, za obroną rodziny, za obroną małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Te wartości są dziś coraz mniej popularne ze względu oczywiście na falę lewicowych, liberalnych ideologii, które nieustannie starają się wpływać na naszą postrzeganie naszej rzeczywistości. Jesteśmy taką tamą. I myślę, że tą rolę odgrywamy dobrze, biorąc pod uwagę, że to, że z każdym rokiem tych marszów bywa coraz więcej. Szczytowy moment przed tak zwaną pandemią koronawirusa, to aż 140 miast i miejscowości, które maszerowały wspólnie z nami pod jednym wspólnym sztandarem. Dziś jest ich nieco mniej, ale nieustannie z każdym rokiem zauważamy te tendencje wzrostowe. W tym roku spodziewamy się, że ponad 80 miast i miejscowości będzie z nami maszerować. Panie prezesie, organizatorzy marszów, którzy są tutaj w studiu, mówią, że
doświadczyli i otrzymali od Centrum Życia i Rodziny bardzo konkretne wsparcie, więc proszę powiedzieć, jak to wygląda strukturalnie i organizacyjnie, bo może tym samym i zaprosimy tych, w których miejscowościach jeszcze nie ma takich inicjatyw, aby włączyli się do 18 czerwca. Jeszcze jest kilka dni, więc może by się coś udało, bo jak się zacznie od czegoś drobnego, to później wiadomo, może się to rozwinąć. Tak, ważna informacja jest taka, że oczywiście Marsz w Warszawie odbywa się 18 czerwca. W wielu miejscowościach również 18 czerwca maszerujemy, ale to nie jest żaden zobowiązujący termin. Także marsze będą się odbywać w drugiej części czerwca, także w lipcu, ale przede wszystkim we wrześniu, w tym sezonie jesiennym. Także wiele miast organizuje Marsz dla Życia i Rodziny, więc naprawdę jest bardzo dużo czasu na organizację. Zachęcam wszystkich do tego, żeby kontaktować się z nami, z Centrum Życia i Rodziny. Na stronie internetowej wszystkie informacje są podane. Taki marsz tak naprawdę oczywiście organizują lokalni liderzy, tak jak Państwo tu zebrani w studiu. Oni są faktycznymi organizatorami tam w swoich miastach i miejscowościach, natomiast nie pozostają oczywiście bez wsparcia. My zapewniamy takie know-how, przekazujemy wiedzę, jak zorganizować to wydarzenie. Oczywiście to są sprawy administracyjne, urzędowe. Informujemy, w jaki sposób to zorganizować. Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi właśnie parafiami, lokalnymi liderami. Warto robić to wydarzenie wspólnie właśnie w zaprzyjaźnionym gronie, w organizacjach zaprzyjaźnionych, współpracować z innymi, tak żeby to wydarzenie faktycznie było takim miejscem, gdzie się buduje relacja pewna pomiędzy uczestnikami tego marszu. My oczywiście zapewniamy także pomoc w promocji tego wydarzenia, chociażby poprzez taką prozaiczną sprawę jak stworzenie grafik, które promują to wydarzenie, które można zamieszczać w internecie, plakatu, który oczywiście wygląda dokładnie tak samo jak ten Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, oczywiście zawierający informacje o lokalnym wydarzeniu. Więc de facto są to pewnego rodzaju takie ułatwienia, które myślę, że w szczególności w pierwszym roku, w drugim roku są niezwykle pomocne, bowiem pokazujemy kierunek, w jaki sposób to wydarzenie można stworzyć profesjonalnie, atrakcyjnie, a z pewnością po pierwszym roku doświadczeń kolejne będą już coraz łatwiejsze, prostsze, no i piękniejsze. Ten marsz, Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny, dla wielu środowisk politycznych i nie tylko, jest solą w oku, bo mamy odwagę mówić o wartości ludzkiego życia, mamy odwagę mówić o pięknie rodziny, związku mężczyzny i kobiety, bo przecież Pan Bóg do tego nas powołuje i wzywa. Panie prezesie, niesamowita fala hejtu, która wylała się na ten marsz organizowany, marsz w obronie życia i rodziny przez różnego rodzaju środowiska, no pokazuje chyba rzeczywiście, że jest to bardzo cenna inicjatywa. Bardzo cenna. Oczywiście gdybyśmy nie zostali zauważeni przez środowiska lewicowe, to oznaczałoby, że prawdopodobnie nie byliśmy dla nich żadnego rodzaju zagrożeniem, wyzwaniem. A my staramy się wkładać przysłowiowe kij w szprychy i bronić naszych fundamentalnych wartości. Ten marsz rzeczywiście spotkał się z niezwykłym takim wielkim hejtem, falą agresywnego hejtu, mnóstwo oskarżeń sugerujących, że jesteśmy, cytuję, faszystami, że jesteśmy osobami, które nienawidzą kobiet, które nienawidzą dzieci. Absurdalne oskarżenia sugerujące także, że mamy związki chociażby z SS, niemiecką zbrodniczą organizacją, bo takie też tutaj zostały określenia pod naszym adresem użyte. To oczywiście jest konsekwencja tego, że stajemy zdecydowanie po stronie wartości prorodzinnych, że bronimy życia i podnosimy te wartości publicznie. W Warszawie, na trakcie królewskim, podczas marszu będziemy głosić hasła obrony życia, obrony rodziny. To dlatego tak bardzo boli środowiska lewicowe, liberalne, które niezwykle ostro nas atakują w internecie w szczególności, ale nie tylko tam. Pięknym jest to, że jest to promocja rodziny, promocja życia. Niesamowite są te obrazki, które mogliśmy obserwować w przekazach medialnych z tych marszów, które były organizowane. No całe rodziny, prawda? No jednak obok takiego przykładu życia, świadectwa, obecności rodziców z dziećmi, no nie można przejść obojętnie. No oczywiście, to jest najpiękniejsze. To jest właśnie te zdjęcia, które możemy pokazywać i wracać do tych marszów. No to jest najpiękniejsze, czyli rodzina, dzieci szczęśliwe. No i wychodzimy, tak, i pokazujemy. Panie Tomaszu? No, ja oczywiście też się zgodzę. Tutaj
możliwość spotkania się w tym pędzącym świecie z własną rodziną, to często jest wyzwanie, a tutaj jest naprawdę ku temu świetna okazja, a przy tym możliwość dania świadectwa tego, że rodzina daje szczęście, że rodzina to jest co prawda wyzwanie, to też wymagania, ale to przede wszystkim jest szczęście z tych dzieci, które są takimi na początku, są darem, takim prezentem nieodkrytym, nieodpakowanym, ale kiedyś w przyszłości wniosą, każde z tych malutkich dzieci wniesie wielki, wielki własny wkład do naszej społeczności, do naszego kraju. Pani Anno? Ja powiem tak, że no nastały takie czasy, że nie możemy pozostać bierni. Tak? Nie możemy pozostać bierni, my chrześcijanie nie możemy być w krużgankach, tylko musimy wziąć sprawy w swoje ręce. I taki nasz przewodnik duchowy, ksiądz Krzysztof Burzyński, mówił: im gorzej, tym źle. Im gorzej, tym lepiej, w ten sposób. Im gorzej, tym lepiej. Im więcej trudu, tym więcej dobra to przyniesie to wydarzenie. Dlatego ja myślę, że Marsz dla Życia i Rodziny jest dla wszystkich, dla których jest bliskie są te wartości, tak? Wartości tradycyjne. I tutaj, co pan prezes powiedział, że są zarzuty, tak? W stosunku do organizatorów, że to jest jakieś polityczne, że to jest jakaś tam przybudówka, czy jakieś inne są jeszcze inwektywy, to trzeba podkreślić, że tutaj jest miejsce dla każdego, tak jak dla każdego jest miejsce w kościele. I sprawa jest taka, że musi być ten jasny przekaz. Jeśli jesteś za życiem, jeśli jesteś za tradycyjną rodziną, jesteś za związkiem kobiety i mężczyzny, daj temu wyraz, bo pozostawanie sprawy innym może się obrócić po prostu przeciwko nam w przyszłości. Myślę także, panie prezesie, że te marsze dla życia i rodziny dla wielu środowisk są swoistego rodzaju wyrzutem sumienia, z którym po prostu nie mogą sobie niektórzy poradzić. Zdecydowanie tak. Proszę zwrócić uwagę, że hasła, które każdego roku obieramy, rzeczywiście można powiedzieć, że są kontrowersyjne. Mówię kontrowersyjne, dlatego że nie każdy może się z nimi zgadzać ze względu właśnie na wyrzut sumienia. W tym roku być może zwracamy uwagę na dzieci, na demografię, ale chociażby w zeszłym roku i ślubuję ci, to było hasło przewodnie Marszów dla Życia i Rodziny, a więc stawaliśmy wprost po stronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, nierozerwalnego związku. Dziś bardzo powszechne są oczywiście rozwody, są rozstania. To jest oczywiście bardzo bolesny temat, ale jednocześnie nie możemy zrównywać małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny z jakąś relacją, wolną relacją, którą się nieustannie promuje, chociażby poprzez Unię Europejską, wolnych związków, związków także osób tej samej płci. Zmusza się nas do zestawiania tych dwóch spraw w jednym miejscu, próbując znaleźć wspólny mianownik. Nie możemy w taki sposób tego akceptować, stąd też rzeczywiście Marsze dla Życia i Rodziny są pewnego rodzaju wyrzutem sumienia, ale to dobrze, bo być może to jest czasami tylko jeden, jedyny moment w życiu, kiedy dana osoba ten wyrzut sumienia otrzyma, zauważy go, pozna, nastąpi być może jakaś refleksja i wróci na właściwe tory. Daj Boże, żebyśmy chociaż jedną osobę przekonali tymi marszami do tego, żeby pójść razem z nami, żeby maszerować i bronić życia i rodziny. Sposobność ku przebudzeniu. Tak, rzeczywiście to jest taki moment, który daje pewnego rodzaju asumpt, dodatkową energię do tego, żeby bronić życia i rodziny, żeby stawać w obronie tych wartości, żeby je promować. Także nas tutaj umacniają te marsze, to o tym trzeba jasno, zdecydowanie powiedzieć. Chcę również podkreślić, że wszystkie te marsze są inicjatywami oddolnymi. Zarówno ten marsz w Warszawie, jak i lokalne marsze są organizowane przez po prostu zwykłych ludzi, można powiedzieć, lokalne wspólnoty, parafie, ale nie mają żadnego umocowania kontekstu politycznego. To jest niezwykle ważne. My w żaden sposób nie możemy być identyfikowani z jedną, drugą czy trzecią partią polityczną. Wydarzenia zawsze są finansowane tylko z dobrowolnych darowizn. Ten marsz w Warszawie faktycznie jest organizowany przez tylko i wyłącznie ludzi dobrej woli, którzy tak zwany wdowi grosz przekazują na ten cel. Marsze lokalne to często także finansowane są te wydarzenia z budżetów domowych tak naprawdę.
więc to jest też cenne. Jesteśmy w pełni niezależni w tym. Nie można nas kojarzyć w żaden sposób z tą czy inną partią polityczną, więc to jest niezwykle cenne, bo ta budowa wspólnoty wartości jest budowana także w całkowitej niezależności. To jest cenne dla nas, bo dzięki temu możemy z odwagą i podniesionym czołem mówić o tych wartościach, które stara się świat zakrzyczeć. Drodzy Państwo, chciałbym także zaprosić widzów telewizji Trwam do telefonicznego kontaktu z nami. Może Państwo już uczestniczyli w tym roku w Marszach dla Życia i Rodziny, albo planujecie wybrać się na któryś z tych marszów, które odbędą się w społecznościach lokalnych. Zapraszam do telefonowania z nami, do podjęcia rozmów. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Poproszę o materiał filmowy. My dear brothers and sisters, in Poland on the 18th of June there will start here from Warsaw the march for the life, and I think this is very important and challenging for us in our times to speak for and to work for the life of everybody. We know our life is given to everybody of us, and nobody has the right to destroy the life of others, beginning in our life as small babies in the mother tomb, and later during our lives by war or unjust exploitation, or when we are ill and we are old, all lives are worthy to live. Everybody, all we are equal before God, and therefore we cannot accept this so-called culture of death. We are in favor of the culture of life, because God is life, God is truth. God constitutes the family as the original cell of the society and of the church. And therefore, we are right in doing, in working all what is possible for the life of everybody. This is a fundamental right of everybody to live. And no human being has the possibility to deny this fundamental right of our human existence, of our being in the world. The only one is the author of life is God, and he will not destroy us, but he will fulfill us in his eternal love. God bless you. Bardzo jasne przesłanie kardynała Millera. Bardzo symptomatyczne jest to, panie prezesie, że hierarcha z Niemiec tak bardzo mocno umiłował Polskę i niejednokrotnie przestrzega nas przed różnego rodzaju zgubnymi ideologiami, które rzeczywiście uderzają wprost w rodzinę i uderzają w życie. Tak, to rzeczywiście piękna postawa księdza kardynała Gerharda Millera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który dał takie jasne świadectwo, zapraszając na nasz marsz w Warszawie, ale jednocześnie zawsze stoi po stronie życia, po stronie rodziny i także daje nam właśnie pewnego rodzaju wskazówki, jak postępować, pewnego rodzaju ostrzeżenia, ponieważ no, ma doświadczenie to niemieckie, gdzie ta rewolucja, nie tylko rewolucja po prostu w społeczeństwie, ale także rewolucja w Kościele jest dostrzegalna. To jest bardzo poważny problem.
problem zaskakujący, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Te przestrogi, które ksiądz kardynał nam tutaj przedstawia, myślę, że są ważnym kierunkiem do pewnych rozważań intelektualnych, w jaki sposób przyszykować się na kolejne etapy rewolucji, bo nie ulega wątpliwości, że to, co dziś obserwujemy, jest pewnego rodzaju etapem. Kolejny etap rewolucji to oczywiście próba tak zwanej zmiany płci, lansowania tego procederu, które prowadzi de facto do okaleczania młodych osób. Mamy także tego efekty w Polsce, o tym słyszeliśmy w przekazach medialnych, więc to jest coś, co czyha już za rogiem. To już nie tylko chodzi o promocję aborcji, o promocję tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Zaraz za rogiem czeka na nas ideologia gender i właśnie próba wprowadzenia takiej normalizacji tego niezwykle bolesnego zjawiska, jakim jest tak zwana tranzycja płci, czyli de facto okaleczanie ciała. To wszystko się spina w jedną całość. To jest pewien etap rewolucji, który trzeba oczywiście, o nim trzeba dyskutować, mówić, nagłaśniać, ale jednocześnie czuwać, żebyśmy nagle tego etapu rewolucji także nie doświadczyli w naszym kraju. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo? Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Nie będę chwalić, to z Maria zawsze dziewita. Teraz i zawsze. Marek z Poznania mówi. Ja mam taką prośbę do organizatorów Narodowego Marsza dla Życia i Rodziny, żeby ewentualnie wziąć pod uwagę taką kwestię organizacyjną, szczególnie do pana Ozdoby, żeby na początku marszu szły właśnie dzieci oraz młodzież, żeby to stanowiło wyraz, że to jest hasło dzieci, to przyszłość Polski, bo każdy, kto będzie obserwował ten marsz, to musi zauważyć właśnie młodzież, dzieci. I to czoło będzie stanowić wyraz, jak młodzież podchodzi do tego tematu. To taka uwaga może przyda się, bo ja byłem kiedyś na tym marszu w Warszawie 2 lata temu i chciałbym jeszcze powiedzieć, że będzie to szło, marsz będzie przez krakowskie przedmieście przechodził. No i wypadałoby, żeby ktoś z prezydenta Polski, czy to minister, czy sam pan prezydent, albo jego małżonka, też w jakiś sposób dała oznakę, że ten marsz się odbywa, bo jest to wyraz dla całej Polski, że wszyscy chcemy uczestniczyć, a jesteśmy narodem chrześcijańskim, a nasz prezydent wyznaje wiarę, no to wydaje mi się, że przydałoby się też, żeby ktoś był obecny na tym marszu z życia publicznego. No i na koniec, jak będzie się kończył marsz, żeby prelegenci ktoś zabrał głos, właśnie taki jak ksiądz Skrzypczak w Bazylice, bo nie wszyscy się w Bazylice Świętego Krzyża zmieszczą, ale będzie tam na pewno takie podium, gdzie ktoś ze znanych osób, jakiś może celebryta, czy ktoś, kto po prostu wyznaje i się nie boi, że jest chrześcijaninem, zabrał głos i no by też było to dla nas jakieś widoczne, dla wszystkich Polaków, że stanowią tą przyszłość narodu. Bo jeżeli tego nie będzie, no to sam marsz nic nie da. Takie jest moje zdanie. Bardzo dziękuję za obecność wszystkich i księdzu prowadzącemu dziękuję za podjęcie tematu. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Pozdrawiamy Poznań. Czy w Poznaniu jest organizowany marsz, panie prezesie? Marsz dla życia i rodziny również w Poznaniu będzie organizowany. Co więcej, tego samego dnia, więc 18 czerwca, można śledzić informacje, przekazy prasowe. Pana Marka zapraszamy oczywiście do Warszawy, ale jeśli nie będzie mógł dotrzeć, to w Poznaniu także jest taka możliwość. Do pana Marka wypowiedzi, panie prezesie? Jeśli chodzi o pomysł oczywiście czoła marszu, to oczywiście bardzo dobra propozycja. Przyznam nieskromnie, że właśnie taki mamy plan. Hasło jest w tym roku wyjątkowe. Dzieci przyszłością Polski, a zatem po pierwsze atrakcje dla dzieci. Będzie ich niewspółmiernie więcej niż zazwyczaj na marszach dla życia i rodziny. To po pierwsze. Po drugie rzeczywiście chcemy, żeby w tak zwanym obrazku można było zobaczyć przekrój społeczeństwa, ale przede wszystkim dostrzec, że dzieci są przyszłością.
przyszłością Polski. Co więcej, będą naprawdę bardzo fajne atrakcje dla dzieci w związku z tym hasłem. Jeśli chodzi o oczywiście przemowy, to mogę zdradzić, że między innymi takie świadectwo, które pan tutaj prosił, jak rozumiem, celebryty, postaci znanej, cenionej, lubianej, to między innymi pan Jan Pospieszalski będzie z nami na scenie, będzie opowiadał o swojej sytuacji rodzinnej, bo także jest z rodziny wielodzietnej, także ma wiele różnych ciekawych doświadczeń, ale jest również świadomy rewolucji, która przetacza się przez Polskę, rewolucji, która ma na celu obalenie właśnie tego ładu społecznego ufundowanego na tradycyjnym rozumieniu małżeństwa i rodziny. Pani Joanno? Tak, u nas w Żerach też jest taki pomysł, żeby na czele szły dzieci. Później baner czołowy Dzieci Przyszłością Polski, dwa piękne grona balonów dmuchanych z helem biało-czerwonych, następnie baner Marsz dla Życia i Rodziny. Planujemy zaprosić właśnie rodziny z wózkami, z dziećmi, żeby szli na przodzie. Następnie biała-czerwona flaga długa, tak żeby ten element patriotyczny też miał wyraz. No i liczymy na obecność, także serdecznie zapraszamy w Żarach na marsz. Oczywiście kto chce, to ja pierwotnie planowałam, gdyby był w innym terminie Marsz Narodowy, to na pewno bym była w Warszawie, ale robimy w tym samym terminie, więc będziemy się łączyć duchowo z Warszawą, a w Żarach zapraszamy Żary i okolice. Powiat żarski to 100 tysięcy mieszkańców, więc zapraszamy. My będziemy na Jasnej Górze, także z dziećmi. O godzinie 11 rozpoczynamy nasze spotkanie u Matki Bożej Królowej Polski, więc myślę, że ta duchowa wspólnota różnych miejscowości naszej ojczyzny będzie rzeczywiście bardzo mocno przez nas doświadczana. Panie prezesie, sprawa, którą podejmujecie, to ogromne wyzwanie, demografia. Wspomnieliśmy już o tym kryzysie demograficznym i wiemy doskonale, że trzeba obudzić świadomość i trzeba dokonać wiele wysiłków, aby poprzez, myślę, właściwą formację wpłynąć na świadomość tych, którzy będą stanowili o jutrze naszej ojczyzny. To jest oczywiście potężne wyzwanie i pomimo wprowadzenia różnego rodzaju programów społecznych, które miały zwiększyć dzietność, okazuje się, że te programy nie są wystarczające do tego, żeby rodziny decydowały się na posiadanie większej liczby dzieci. Oczywiście pewne różnice zauważyliśmy po wprowadzeniu programu chociażby 500+. Decyzje o tym, że rodziny starały się o drugie dziecko, chciały mieć drugie dziecko w rodzinie, były częściej podejmowane. Natomiast to nie ulega wątpliwości, że to jest problem taki kulturowy, jest to problem obyczajowy. Niestety młodzi ludzie po prostu przede wszystkim odkładają decyzję o założeniu rodziny na daleki czas. Statystycznie dziś już po 30 de facto są zawierane małżeństwa, więc to jest pewnego rodzaju problem, który trudny do pokonania. Z drugiej strony często młodzi ludzie w ogóle nie decydują się na posiadanie dzieci, nawet jeśli zawierają związek małżeński, to nie decydują się na posiadanie dzieci ze względu na karierę, na zawody, na karierę zawodową, na jakieś inne sprawy prywatne. Wolą ten komfort życia jako singiel często, używania życia, przepraszam za wyrażenia, ale faktycznie do tego to się sprowadza. Nie skupiają się młodzi ludzie na tym, żeby tworzyć tą tkankę społeczną, żeby posiadać szczęście rodzinne. To jest zatrważające. Pocieszające jest jednak to, że wciąż Polacy przede wszystkim mówią o tym, że szczęście rodzinne jest najcenniejszą dla nich sprawą i wartością. Ponad 70 Polaków badanych przez specjalne sondażownie wskazuje, że szczęście rodzinne jest wciąż najważniejsze dla nich. Więc to jest pocieszające. Na tym możemy budować, możemy się do tego odwoływać, ale nie ulega wątpliwości, że to przyszłe młode pokolenia, dzisiejsi 20-latkowie będą stanowić o tym, jak będzie się polska demografia rozwijała. Dzisiejsi 30-latkowie to są grupy osób, które już posiadają rodziny i prawdopodobnie w niewielkim tylko stopniu będą się te rodziny rozwijać. Trzeba postawić sobie jasny cel, jak zmobilizować, jak zachęcić, jak przekonać 20-latków do tego, żeby rodziny zakładali. Oczywiście pomagać im w budowaniu szczęśliwych i zdrowych rodzin, bo to w dzisiejszym świecie także nie jest takie oczywiste. Ja może bym chciała dodać tutaj bardzo w tym momencie, że bardzo ważne jeszcze jest prawo, tak? I takie
taka pomoc dla tego, żeby chcieli żeby się chciały rodzić dzieci w rodzinach i żeby chcieli zawierać trwałe związki małżeńskie, musiały być też uregulowania prawne dotyczące na przykład otrzymywania mieszkań czy dzieci w przedszkolach, miejsc, tak? Bardzo łatwiej jest singlowi otrzymać miejsce w przedszkolu niż na przykład rodzinie, która pracuje, więc tu są takie też elementy, na które mi osobiście zwracają w rozmowach też mieszkańcy. U nas w miejscowości ciągle mamy na minusie przyrost naturalny, ciągle się kurczymy. Szliśmy na 40-tysięczne miasto 20 lat temu, w tej chwili mamy 34 tysiące i ciągle jest nas mniej. Także tutaj uważam, że oprócz finansowych spraw, czyli to, co rząd daje 500+, czy w przyszłości 800+, to jest element na pewno, który spowodował wycofanie może ubóstwa, tak? Czyli jak gdyby, że lepiej się powodzi. Natomiast, jak powiedział pan prezes, no nie zachęciło do tego, żebyśmy tą demografię polepszyli. A też mamy do czynienia z sytuacją, o której poniekąd wspomnieliśmy, że kiedy już zapragną potomstwa, to może się okazać, że jest za późno, tak? Że jednak to wygodnictwo życia, kariera, o której pan prezes wspomniał, są w stanie na pewnym etapie przyćmić to, co jest wartością fundamentalną i zasadniczą, a później po prostu jest za późno. Tak, oczywiście wyzwań jest mnóstwo i stąd też nasza inicjatywa, żebyśmy mówili w tym roku o demografii, bo jeśli organizujemy w skali całego kraju 80 marszów dla życia i rodzin, to jest 80 miejsc, w których się mówi o demografii, mówi się o tych sprawach, o tym, że dzietność w Polsce jest na zatrważająco niskim poziomie. 1,4, tak pokazują w statystyki, to oznacza, że nie ma prostej zastępowalności pokoleń. To jest taki trend, który prowadzi nas w przepaść i trzeba ostrym językiem mówić o tym zdecydowanie. Oczywiście programy społeczne, ułatwienia różnego rodzaju administracyjne, decyzje polityczne są niezwykle ważne, ale myślę, że w szczególny sposób powinniśmy postawić wszelkie siły, na jedną szalę postawić próbę przekonania dzisiejszych 15-latków, 20-latków, że rodzina to jest najcenniejsza rzecz na tym świecie. Mówię oczywiście o tych sprawach takich społecznych, rodzinnych. Posiadanie rodziny to jest także gwarancja, mówiąc wprost, spokojnej starości. Osoba, która nie posiada bliskich, w pewnym wieku pozostaje sama. W ten sposób także na to warto patrzeć, także pewnego rodzaju odpowiedzialność przed naszą polską państwowością, bo system podatkowy, który obecnie obowiązuje, jest tak skonstruowany, że de facto dzisiejsi emeryci otrzymują swoje emerytury ze względu na to, że młodzi ludzie, 20-30-latkowie, 40-latkowie, de facto pracują na te emerytury, więc w sytuacji za 20 lat te emerytury być może przestaną istnieć, bo taka będzie sytuacja demograficzna. Jak sytuacja wygląda w Sieradzu, panie Tomaszu? No, mnie nasuwa się taka jedna ważna myśl i ważny aspekt tego hasła. Dzieci przyszłością Polski. Dziecko to jest dar. Dar od Stwórcy, niezasłużony. Dar dany na jakiś czas. No i jeżeli już mówimy tutaj o młodzieży, czyli o dzieciach już rosnących, dorastających, to też chciałem powiedzieć, że Marsze dla Życia i Rodziny w naszej miejscowości to jest takie miłe doświadczenie tego, że młodzież, mówię tu o wolontariuszach głównie, naprawdę włącza się właśnie w marsz, w służbę w czasie marszu, jest aktywna, chce brać udział w takich wydarzeniach. No to jest duża nadzieja, takie światełko. Jeszcze jeśli chodzi o małe dzieci, tutaj była mowa o tym, o ich roli podczas marszu i tutaj rada od dzwoniącego pana Marka. W naszym mieście, w naszym marszu w Sieradzu dzieci jest mnóstwo, atrakcji jest zawsze mnóstwo. W tym roku również zapraszamy właśnie w ramach pikniku na naprawdę szereg atrakcji dla dzieci, niespodzianek. I no cóż, rodzice dadzą czas swoim dzieciom wreszcie, będą z nimi razem się bawić na pikniku. Taką mamy nadzieję, że będzie to naprawdę wspaniała zabawa. Pani Anno. No ja myślę, że te marsze dla życia i rodziny to też pokazanie. Właśnie młodzi ludzie mogą zaobserwować, mogą zobaczyć, jak szczęśliwe są rodziny, tak? No myślę, że no, zachęcam. No, ze swojej strony ja zachęcam do zakładania rodzin, bo jestem szczęśliwą mężatką od 30 lat.
powiem, że może nie poszłam w karierę, tylko jako 19-latka wyszłam za mąż już i założyłam rodzinę. I to nie jest takie straszne. To jest po prostu szczęście. Teraz jestem szczęśliwą babcią, trojga wnucząt. No i zachęcam ze swojej strony. Naprawdę, no cóż mogę powiedzieć. Zachęcam, zapraszam na Marsz dla Życia i Rodziny, jak również do zakładania rodzin. I mieć, no i później potomstwo, tak? Dzięki za to świadectwo, Pani Anno, Pani Prezesie. No, to, co normalne, jest piękne. Oczywiście, samo piękno, wielka radość i naprawdę wszyscy ci, którzy z Państwa sami organizują Marsze dla Życia i Rodziny, uczestniczą w nich, mogą, myślę, śmiało potwierdzić, że to jest takie wyjątkowe miejsce, bo w skali takiej przestrzeni publicznej no, nie ma wydarzeń, które są tak bardzo pro-life, które są prorodzinnym miejscem pełnym radości, miłości, gdzie można budować wspólnotę pomiędzy uczestnikami, wspólnotę wartości, gdzie nikt nie jest wobec siebie konkurencją, zawsze jest ta relacja niezwykle pozytywna, dobra, rozwijająca znajomości, przyjaźnie, więc to jest takie coś niebywałego, bowiem manifestacje różnego rodzaju, które się odbywają w przestrzeni publicznej, często są manifestacjami politycznymi. My jesteśmy absolutnie apolityczni, my jesteśmy organizacjami społecznymi, jesteśmy wydarzeniami społecznymi, które mają za zadanie umacniać tkankę społeczną w bronieniu, wyznawaniu naszych fundamentalnych spraw obrony życia, obrony małżeństwa, kreacji myślenia o rodzinie w pozytywny sposób. W jaki sposób można nawiązać kontakt z Centrum Życia i Rodziny, Panie Prezesie? Oczywiście najprościej jest po prostu wejść na stronę internetową www.cir.org. Ewentualnie osoby, które chcą zorganizować Marsz dla Życia i Rodziny, to wystarczy taką frazę wpisać Marsz dla Życia i Rodziny w wyszukiwarkę. Także można po prostu nas zatelefonować. Wszystkie informacje są dostępne w sieci. Ufam, że łatwo będzie je znaleźć. Pomożemy w każdym drobnym szczególe. Jesteśmy po to, żeby instruować, pomagać, zachęcać, mobilizować, żeby tych marszów było coraz więcej, żeby ta wspólna rodzina, którą w zasadzie tworzymy, nieustannie się rozwijała i w nowych miejscach promowała nasze wspólne wartości. No właśnie o tym myślę, że te nasze dzisiejsze spotkanie, rozmowy niedokończone mogą być takim pozytywnym impulsem dla tych, którzy może się jeszcze boją, prawda, i mówią, że to nie moje zadanie, niech się tym zajmą inni. No ale często bywa tak, że jeżeli ja się tym nie zajmę, jako konkretna osoba, no to może rzeczywiście cała inicjatywa się nie odbyć. Jakie mają Państwo doświadczenia, Pani Anno? No drogi ojcze, właśnie ja mam takie doświadczenie, jak ojciec powiedział. Uczestniczyłam wiele lat temu w Marszu dla Życia w Zielonej Górze. Właśnie pojechałam z Żar 45 km do Zielonej Góry na ten marsz. Uczestniczyłam, byłam pod wrażeniem, właśnie i biskup wtedy uczestniczył również w tym marszu. Było pięknie, kolorowo, radośnie, przy muzyce. No i później przyjechałam do swojej miejscowości i tak czekałam, aż ktoś zorganizuje. No i czekam, i czekam, i czekam, i się nie doczekam. No i tak rozpytuję się, jak to zrobić. No i wiadomo, wujek Google, jak zorganizować marsz. No i właśnie przez internet, tak powiem wprost, znalazłam kontakt do Centrum Życia i Rodziny i pytam się, czy jest koordynator, jest osoba, która podjęła się organizacji marszu w Żarach. No nie ma. No i od tego się zaczęło. No ale jak to zrobić? Mówię, no ja mam taki pomysł, ale ja nie wiem, no jak to, od czego trzeba zacząć? No i właśnie tutaj były te cenne wskazówki z centrum, że właśnie trzeba znaleźć osoby, które też by chciały coś takiego zrobić, bo wiadomo, w pojedynkę się nie da, tu jak koleżanka powiedziała, musi być grupa osób. I tak od jednej znajomej do drugiej znajomej, do drugiego, a może byś chciał, a może razem, ale co, jak, tu? Nie, to jest niemożliwe, tak? U nas nie wyjdzie. U nas nie wyjdzie. Nie, nie, absolutnie to się nie da, to się nie da zrobić. No i ten pierwszy marsz w 2019 roku. I było bardzo fajnie, podczas tego pierwszego marszu było około 1000 osób, także byliśmy wszyscy pod wrażeniem. No wiadomo, że jest pracy, tak? Jest dużo pracy przy organizacji, no ale właśnie skąd fundusze?
Skąd fundusze? No i właśnie no, prosiliśmy, jest taki bardzo nasz, pozdrawiam serdecznie Ciebie Roman, z wielkim talentem do pozyskiwania sponsorów, ale to są właśnie sponsorzy, osoby po prostu prywatne albo prowadzące działalność gospodarczą, w takie małe firmy, które po prostu w skrytości no, wspierają tą inicjatywę. I tak to się odbywa, także małymi kroczkami do przodu. Panie Tomaszu? Jak wspomniałem, w Sieradzu zaczęło się wszystko od rycerzy Kolumba, czyli takim materiałem czy pakietem startowym, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to byli właśnie rycerze Kolumba. Czyli było pewne środowisko scalone, tak, już zintegrowane. Można powiedzieć, że już struktura była taka początkowa. I no, ponieważ właśnie działalność ProLife i działanie w tym obszarze to jest jeden z ważniejszych obszarów działania rycerzy Kolumba na całym świecie i w tym w Polsce. No i cóż, później ja miałem doświadczenie pierwsze z marszami sąsiadującej z Sieradzem z Duńskiej Woli, czyli tam już od kilkunastu lat marsze się odbywały i na pierwszym z nich byłem. Ale również takie pytanie, jak zacząć? No szybciutko skierowało mnie właśnie do koordynatora Narodowego Marszu, do pana Pawła Kwaśniaka. I w towarzystwie pani koordynator ze Zduńskiej Woli właściwie mieliśmy takie spotkanie, gdzie praktycznie wszystko było wyłożone jak na tacy, jak zacząć. I otrzymaliśmy taki już pakiet startowy know-how, jak to powiedział pan prezes. I tak jeszcze tylko dodam a propos dzietności. Dwa tygodnie bodajże po podjęciu pierwszych działań moja kochana żona Marta była w stanie błogosławionym i do marszu jeszcze donosiła naszego synka, który zaraz praktycznie po pierwszym marszu się narodził. A pani Ani, damy już czas na antenie Radia Maryja, bo pierwsza część naszego spotkania dobiega końca. Dzieci przyszłością Polski, Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny to temat naszego dzisiejszego spotkania. W studiu telewizji TRFM pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Anna Paluch, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Koprzywnicy. Dziękuję pięknie. Pan Tomasz Raźniewski, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Sieradzu, Bóg zapłać. I pani Joanna Wersler-Wojtaszek, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Żarach. Bóg zapłać. Dziękuję. Dziękuję oczywiście wszystkim widzom telewizji TRFM. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.